To prawda. A więc zaczynamy. Runda druga wygranych. Yue kontra Cultural Lemur. Johnny będzie grany przez Yue, a za to One o, przez Cultural Lemura. Lemura w skrócie. Łatwiej się mówi. I jest Mayship jako mapka. To jest chyba mapka, którą najczęściej widziałem w tej grze. Przepiękny opening, ja nie mogę się zachwycić, niezliczoną ilość razy zachwycam się tym openingiem Johnnego. Naprawdę, to prawda, no. To tak. Też mi się mega podoba, jeden z najlepszych chyba openingów w całej tej gierce. Ale jego piosenka do mnie nie przemawia. Justin jest spoko, ale myślę, że nie moje gusta to są, ale jak zawsze wysoki poziom. No. Ale nie ma Justin, jest piękna gitarka w tle. A no zobaczmy, począteczek. 6P bardzo potężne od Lemura. Tym zaczął właśnie Zotowa w tej gierce. I pierwsza kontra. Zobaczymy, Eddie teraz poszedł w ruch. Johnny przypięty do rogu, chociaż bardzo ładny 2S z jego strony. Pozwala mu się wydostać. Ale w tym momencie... Znają jakieś kombosy. RC poszło. Dobry burst w tym momencie od Johnny'ego, chociaż no nie wiem, czy to już nie jest za późno na taką ilość zdrowia. Natomiast zobaczymy, co zrobi Johnny. Z kartą rzucona, ale nie trafiona kompletnie w Lemura. Bardzo dobry overhead. Ale za to ma problemy, żeby kontynuować combo z kontry, jeżeli już złapie faktycznie Johnny'ego. Nie dziwię się. Dobry. Bardzo ma łatwo przejść na drugą stronę. Jest gigantycznie mobilny. Damage ma niewielki, co prawda, bo jest zonerem, ale jest przepotężny. Tak myślę. Nie... Gracze jeszcze go nie odkryły 100%, jakby to nowo po prostu się to mówiłeś, ale nadal jest, myślę, że giga dobry. To widzicie, teraz szukali się dosyć długo na środku, natomiast no, Johnny zdecydowanie za dużo oberwał w tym momencie, żeby cokolwiek zrobić. Tak mi się wydaje. Bursy cały czas są. Ale gdzie nie ma tego White Assaulta, a Johnny bardzo go potrzebuje, żeby z niego korzystać. Okej, okay, jest... Co i weszło raz, overdrive. Lemur, zauważyłem, że lubi te Purple RC, nie? Drugi raz to użył. Mamy 0 do 1 Lemura. Po grabie, cały czas jak misuje graba, to używa tego RC całego, nie? Dobrze tak. Kombinuje, dobrze kombinuje. Tak, zgadza się. No mimo wszystko za to One jest, nie jest łatwą postacią, jest jedną z trudniejszych do ogarnięcia, szczególnie kiedy nie ma Eddiego przy sobie. Ale Lemur wydaje się nim naprawdę ogarniać. Okej, okay, mamy kolejną rundę. Zobaczymy, czy Johnny wróci w równy wynik. Teraz seria blok stringów. O, zobaczymy. Oj, była prawie przebitka, ale jest ten burs na końcu. No, ładny berścik. Teraz trzeba uważać na te przebitki, bo bardzo ryzykowne jest dawanie przeciwnikowi takiej szansy. Nie dość, że to tension od bloku raczej strasznie ładuje, to jeszcze berścika, nie? Dokładnie. O, tutaj 2HS wszedł od Johnny'ego, ale nie kontynuował combo. O kurczę. Dobrze, jest teraz wyrównany, czekaj, nie weszła ta karta w Lemura. Jeszcze on chciał zestrzelić ten miecz, ale mu niestety się nie udało. Natomiast wyrównał HP mniej więcej, więc jest szansa realna dla Johnny'ego. Eddie już przywołany z powrotem, no i teraz Lemur wydostał się z narożnika, został odwrócony raz Johnny. A jest komandant. Tak jak myślałem. Za to One to po części też graber potężny. Tak. Jego no, mechaniki pozwalają mu na to, więc... To jest właśnie duży coin flip. O kurczę, on za kombosy za dobry. Tak, Lemur no. Lemur jest przepotężny. Lemur jest bardzo potężnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o Zato. Eddie jest już gotowy, żeby został użyty. No, zobaczymy. Teraz Eddie został zabity. No i Johnny teraz robi presję. Karty cały czas są rzucane. Cultural Lemur chyba nie jest pewien, czy on ma plusy po tym daszu od Johnny'ego z tą kartą. Jest przebicie od Johnny'ego! No proszę bardzo. Wygrał Johnny pierwszą rundę. Ładna bardzo presja, ładne. Chociaż losowe rzeczy się wydarzyły. Tak, znaczy no ogółem po tym skoku od Johnny'ego Lemur powinien go od razu grabować, ponieważ Johnny jest na minusie po tym ataku, natomiast Lemur sobie nie zdaje z tego sprawy.
No, i dzięki temu potrafi grać jeszcze na tą postać, nie? Tak, znaczy no ogółem to jest właśnie kwestia taka, że problem z Johnem jest taki, że nie każdy umie jeszcze na niego grać, nie każdy wie, co Johnny ma na minusie i przez to może tworzyć presję dla zawodników, którzy z nim za dużo nie grali. Więc jeżeli chodzi o tę decyzję od US, to ona bardzo, bardzo dobra moim zdaniem, jeżeli chodzi o próbę wygrania tutaj w tym meczu. No i raz przebicie, za to będzie miał ładowany teraz ten tension, ale Johnny ma jeszcze bardzo dużo pasków naładowanych. Zobaczymy, co zrobi. Jest kontra, two-way chest wchodzi. No i jest teraz za to one w rogu. Jest jeszcze XK. Kurczę, ale przepotężna presja, no ja myślałem, że to Lemur będzie... O kurczę. No, powiem, że się nie spodziewałem takich rzeczy. Tutaj teraz mogła pójść karta. Bo karta ogółem przebija w tej grze wszystkie projectile i trafia prosto w przeciwnika, jeżeli jest na to szansa. O, tutaj krótki lag. I jest reversal overdrive od Johnny'ego! To gwarantuje rundę dla UE. Dla takiej... To jest losowość, o jakiej mówiłem, nie? To jest losowość, za którą walczyłem w tej grze. 1-1. Okej. Szczerze, akurat... Ten meczup wydawał mi się ze wszystkich meczy, które są ustalone, jednym z najbardziej jednostronnych, ale jakże się pomyliłem. Decyzja o wzięciu Johnny'ego przez UE była, jest na poziomie 200 IQ. No, tutaj wygląda na to, że Lemur zwyczajnie nie wie, jak grać na Johnny'ego. Gdzie on ma minusy? Mimo, że bardzo dużo openingów pozostawia przy sobie Johnny. I których można bardzo łatwo spaniszować, ale Lemur tego nie widzi. I to jest teraz jego problem. Teraz się szukają jeszcze gracze. Johnny trzyma cały czas dystans. Six spin nie trafiono od Lemura. UE teraz slipował, ale jest burścik od niego. Który trafia. W końcu to Zoner, nie? Okej, jest teraz wypuszczony Eddie. Lemur bardzo dobrze umie wykorzystać potęgę Ediego. Oj, teraz lagi są. Oj. Widać, że jakieś problemy techniczne mają zawodnicy? Czy się dogadają, że mogą już grać, czy nie? Okej. Szanujemy. Szanujemy UE, że mimo tego nie zabija Lemura. Nawet może, nie? Jest respekt. No, jest respekt. Jest to turniej online, więc to jest kwestia zawodników, czy sobie poradzą ze swoimi własnymi problemami technicznymi. O, dokładnie. Uuu, i że to trafiło z takiej odległości! Ten hurtbox był zdecydowanie za daleko! No i teraz zobaczmy, czy ten pressure zostanie kontynuowany, aj! Aj, tupi. Klasyczny punch. Tupi. Ale z takiej odległości, że to trafiło w tym momencie. UE! Wow! Znaczy Lemura oczywiście. Wow! 6P bardzo potężne od Lemura, przede wszystkim za to. Ponownie. No, 6P ogółem, jeżeli zorientuje się Lemur, jak go używać, to absolutnie niszczy Johnny'ego. Z tym Johnny ma największy problem, kiedy przeciwnik wie, kiedy użyć swojego 6P. Albo niszczy absolutnie wszystko, czy to jeżeli chodzi o 5S, 5HS, czy wszystkie Mistfinery, jakie posiada Johnny, ale teraz karta rzucona w odpowiednim momencie. No i kontynuujemy pressure UE, chociaż teraz troszeczkę mu się nie udało, jeżeli chodzi o to. Okej, ale zauważyłem, że Lemur strasznie dobrze kontynuuje swojego Ediego, nie? W sensie, to nie są jacyś najwyższej klasy gracze, nie? Myślałem, że po prostu tacy low tier gracze po prostu grają tym Edim i nie potrafią go kontrolować, ale to jest zupełnie co innego, nie? To się widać, że trochę ćwiczył tą postać, nie? Zgadza się. Chociaż trzeba też przyznać, że Zato traci bardzo szybko swojego Ediego, ponieważ ogółem UE, przez to, że robi ten doskok z kartą, ta karta niszczy mu tego Ediego. Nawet kiedy ten Eddie jest wezwany zaraz przy Lemurze. I Lemur z tego co widzę ma straszne problemy, żeby nie stracić Ediego. O, wyrównane. 2-1 jest, nie?
Tak, jest 1 do 2 dla Zato One. Bardzo dobry Mist Finder, bardzo dobre rozpoczęcie od Johnny'ego. No i zobaczmy, czy teraz przytrzyma ten pressure do rogu. Teraz kontra od Lemura. UE w defensywie, musi teraz bardzo uważać na to, co robi Zato. Teraz będzie bardzo tricky part właśnie. Chociaż Eddie tutaj nie wstał na czas, żeby pomóc Lemurowi. No i teraz jest odwrót. Bardzo dobra kontra. Okay, UE próbuje skrócić dystans, ale jest 8 hit combo. 6P. Dobre blokowanie się teraz ze strony UE. Dobrze wytrzymał presję. Nie może trafić przeciwnika. O, jedynka. Przeciwnik leży. Czyli UE. Okej, były jakieś problemy techniczne z tego, co widziałem. Podobnie lagi. Jeszcze zawodnicy to muszą przeczekać i... Nie ma w lobby powrotem. Jak coś. Nie ma w lobby. Tak. Teraz Lemur zaciągnięty do rogu. O kurczę! Nie! Co? Jak to w ogóle możliwe, że on tak dobrze go odbił? W sensie... Potężny, siłę dobrze gra, nie? No wszystko. Zawodnicy próbują się trafić, próbują się sięgnąć. Johnny oczywiście ma całkiem dobre predyspozycje do tego, jeżeli nie lepsze. Raz nietrafiony grab i nietrafiony overdrive, nie? Więc patrzymy, co się dzieje dalej. Zawodnicy próbują się znaleźć w tym meczu. Nie potrafią wyczuć rytmu jeszcze swoich postaci na siebie nawzajem. Jest dobrze użyty anti-air. Teraz spycha UE do rogu, no ale burst w tym momencie pozwala UE powrócić jeszcze na mid-screen. No i ponownie, szukają się zawodnicy. Jest porówno w HP. UE teraz musi uważać, bo teraz strata rundy oznacza dla niego strata seta. Że on się zdecydował akurat na kartę, a nie na ten drugi overdrive. Drugi by równie dobrze wszedł. Jednak ta karta ma o wiele dłuższy wind-up, więc on mógł nie wejść. Bardzo dobry Mist Finder i teraz Lemur jest przybity do rogu. Ma 1 HP, musi bardzo uważać. O, jest Wild Assault użyty. Jest doskok od Johnny'ego, kończy tę rundę. Cóż za wspaniały comeback ze strony UE. On jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. No jeszcze nie powiedział, ale UE w moim zdziwieniu bardzo ładnie gra. Bardzo ładnie wykańcza tego Ediego. Lemur... Co prawda zna kombosy, nie? Chyba nie widziałem, żeby dobrze jeszcze skontestował swój jakiekolwiek kombos, ale dobrze widzieć, że obu graczy ma jakieś tam plusy, nie? On bardzo zauważyłem dobrze, nie wiem czy świadomie, ale reaguje na to, co robi Zato i perfekcyjnie go kontruje, tak jak w tej sytuacji. To jest coś niesamowite, jak ta karta dobrze działa u Johnny'ego w tym momencie, ze strony UE. To jest taka przewaga, Zato ma straszne problemy z shooterami, zonerami, midrangerami takimi. Okej. Okay. Strasznie ciężko mu grać. Z mojego doświadczenia. Jest runda dla UE. Ta karta ratuje jego sytuację w tym momencie. On dostał kontrę od Zato, który nie mógł kontynuować z jakiegoś powodu swojego combo. No przepotężne to jest. UE w obydwu tych rundach był na straconej pozycji. Miał mniej HP, miał wykorzystanego bursta, praktycznie nie miał tension, tyle o ile tylko na tego jednego overdrive'a i dwa razy ten overdrive uratował jego skórę, bo użył go po prostu w idealnym momencie. No, trochę Lemur musi się przyzwyczaić do tego playstyle, nie? Lemur musi spróbować więcej się bronić na Johnny'ego. No, nie jest w stanie reagować póki co na to wszystko. Za bardzo mi się wydaje, że skupia się na Eddie, żeby jego wyprowadzić do gry. No, oczywiście jest to ważne, ale trzeba to robić w dosyć bezpiecznych momentach, przynajmniej starać się. Dobry Mist Finder teraz wchodzi od UE. Za to One ma mniej HP, chociaż teraz UE jest po trzasku użyty burst. Jest dobra karta. Ten 2HS. Nie spodziewał się tego Lemur. Overdrive. Bardzo cocky overdrive. I burst od razu na to użyty. Nie wiem dlaczego, ale Lemur stwierdził, że to będzie najlepsza decyzja w tym momencie. Ja myślę, że zmaszował. Też mi się tak wydaje, ale...
Mają zawodnicy porówno w HP, nie ma bursta. Dobra, i ponownie jest. Johnny! Z takiej odległości na overdrive działa. Coś niesamowitego. Kolejną rundę zabiera na swoje konto. No tak, UE w każdym momencie, jaki to możliwy, używa swojego overdrive'a. Cały czas. UE jest dowodem na to, że żeby być dobrym guilty gear'a, nie trzeba znać kombosów. Dokładnie, no, nie używa żadnych kombosów. Tak, to jest kwestia doświadczenia. Patrz, jestem... Footsisty jego są całkiem niezłe, jak na taki poziom. Jest zdolny punch, użyty teraz przez Zato, no i zobaczmy jego pressure. Jest z Eddie wypuszczony, czy on ma o wiele mniej HP, ale teraz ten Eddie musi się naładować, no to jest bardzo duży problem dla Lemura w tym momencie. Musi się utrzymać, spróbować jakoś skontrować Johnny'ego, no ale ten coraz bliżej podchodzi, próbuje złapać w tym momencie Lemura. O, okay. Teraz piękne odwrócenie od Zato, no wymuszony teraz ten burst, teraz spodziewał się tej karty i Lemur w tym momencie ma realną szansę, żeby wygrać. No zobaczmy teraz, jak poprowadzi swoją presję. Jest ona skuteczna. Zasłużona. Bardzo zasłużony. Bardzo w tym momencie Lemur potrafił się uspokoić, czego nie było widać poprzednio, i zablokował wszystko to, co potrzebuje. Okay. Bardzo ładne odwrócenie się z rogu. I teraz bardzo piękny kombos. Myślałem, że puści overdriver. Raczej nie overdriver, tylko tego. Wild Assault. Tak. No. Wild Assault na przebiciu ściany powoduje, że przeciwnik zaczyna należąco, więc można do niego podejść i kontynuować swoją presję. Okej. Ależ wspaniale teraz zagrał Lemur. Widać, że adaptuje się. Adaptuje się, ale do tego ciężko się zaadaptować. UE po raz kolejny wykorzystuje swojego overdrive'a na wake-upie, na reversalu. Jedna z najpopularniejszych taktyk piątego wzwyż flora. Ja raz, nie mogę się przyzwyczaić, że ludzie burstują po tym. Raczej nie burstują, tylko używają overdrive'a po wake-upie. Ale widać, że to jest dobra strategia, ale za to on powoli się przyzwyczaja do tego Lemur. Dobra adaptacja. Zgadza się. No, mamy 2-3. W tym momencie dla Zato, wrócił ewidentnie w którymś momencie w tym meczu, zaczął uważać na to, co robi Johnny. I zaczął grać o wiele bezpieczniej i to było bardzo, bardzo, bardzo dobrze widać tę zmianę. Widać, że adaptuje się pod tę postać. Długie sety to są, nie? Przez takie długości łatwo jest przeciwnikowi, znaczy graczom się zaadaptować do rywala i czasem nawet słabszy gracz może szybko się przyzwyczaić do playstyle'u, nie? Okej, tutaj nadany combo. Berścik, ładny 6P w ogóle, ładnie gra Zato. Tak, w ogóle ten 6P od Zato jest przepotężny. No tak, tak. Jeden z lepszych 6P, jakie w ogóle widziałem w postaci w GTG-że. Okay. I teraz bardzo ładny kombo od Johnny'ego. No i będzie przebicie, jest przebicie od Johnny'ego, jeszcze wrzucił karty, chociaż tego nie musiał robić, ale ze stylem UE kończy rundę. Chyba o plucie. Takie delikatne z tym ultimate'em pod koniec. Albo punkty stylu, nie wiem. Też mogą być. Berci kończonego. Tarcza od Zato, żaba, druga żaba, no i przebitka. Teraz rekinek. No i łatwo. Zato on ma przepotężny limit. Ty widzisz, że on w ogóle zadał Johnemu? Tak, widzę. I teraz, że no... Johnny musi się bardzo postarać, jeżeli chce wygrać w tej rundzie. Różnica HP jest zbyt duża i teraz Eddie harassment, no i ten kombos wleci. Żaba jest przepotężna na Zato One. Lemur umie kontrolować żabę. A mamy po jednym serduszku, przy każdej ze stron. Eddie wypuszczony, teraz bardzo dobry damage wchodzi w Johnny'ego. Ponownie Eddie wypuszczony. UE nie trafia. Oj, bardzo dobry Six Age, teraz... Eddie jest non-existent, okay. Dobry burst ze strony Zato, musi jeszcze troszeczkę wytrzymać, Eddie jest w pogotowiu, więc Zato przechodzi do ofensywy, chociaż teraz bardzo dobry unik od UE i musi uważać, bo Lemur wchodzi z ofensywą. Oj, niewiele brakowało. Karta rzucona, trochę kontroli jest. No, teraz muszą się znaleźć zawodnicy, zobaczmy, dobrze, raz Eddie przyjął.
taki za to. Uuu, ten Six Speak! Przejdzie, przejdzie! Six Speak, który uratował w tym momencie lemura. Tak jakby się spodziewał, że coś takiego może wyjść. Wątpię, ale niech ci będzie. Zaraz zobaczmy, ponieważ lemur musi uważać, jest presja nietrafiony. Grab, Johnny dostał tutaj hity, musi spróbować się lemura okay, jakoś trafić, ale... Okej, Zaba jest przepotężna, Zaba wygrywa mu grę w tym momencie. 2-4. On po prostu wysyła tego jednego za niego, za Johnny'ego i po prostu używa żaby. I automatycznie Zatoan robi swoją presję, potrafi zrobić swoje kombi. Przecież jedno od niego widziałem, bo nie widziałem jakichś potężnych kombosów pod ścianką. Johnny dobrze, jak na razie, nie? Jak na razie Johnny dobrze po prostu robi presję swoimi tymi kartami, plus dobrze harasuje przeciwnika, nie? Jakby do tego, knowledge check, nie? Knowledge check. Jakby do tego jeszcze dorzucił jakiś fajny kombos, który faktycznie robi wallbreaka, to myślę, że nie, Johnny jest... Lepiej nie, Johnny byłby bardzo dużym potworem. No właśnie, lepiej nie, bo to byłaby jednostronna, obawiam się. Okej. Okay. Eddie tutaj nieskuteczny, bardzo ładna obrona ze strony UA jest kontra w tym momencie. Jak to się stało, nie? Ale tak, chore. Ten 2H jest właśnie podwójnym atakiem. I on był w stanie trafić lemura. Okej, okay, karta zrzucona. Myślałem, że weźmie hitnie tę kartę, nie? Powinien raczej. Ale o, teraz Zaba... potężny kombos. W zasadzie lemur okay, wrócił z środka mapy, żeby go dokończyć. Bardzo ładne wykonanie. Żaba. UA w tym momencie malutko HP na koncie. Musi bardzo uważać. Ten Mistfinder tutaj nie był chyba dobrym pomysłem. W tym momencie bardzo okay. Ładnie, bardzo prosto spaniszowany. No jeżeli teraz wygra, to za to one to jeszcze jedna wygrana i ten. Dobry Mistfinder w tym momencie. ULS, no. 6P od Zatoan. No poszedł dalej, żeby grabki. Poszedł do tego graba. Przepróba odbicia lemura przez UE. Oj, dobry teraz panisz. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Wyszedł z tej ściany, nie? Wyszedł ze ściany jak król. Gambluje normalnie. Ryzykuje co chwilę, nie? No te overdrive'y, które się tutaj zdarzają, niestety skuteczne. Może nie są to najpiękniejsze użycie tych overdrive'ów, ale skuteczne. Sam John jest gamblerem, nie? Widać, że ten gracz też jest miły. Tak samo używa co chwilę na wake-upie, czy to dostanie hita, czy... Yue jest po prostu lore-friendly graczem i po prostu roleplayuje tę postać. Znaczy widać to. Bardzo dobry Mistfinder teraz. W górę, żeby trafić, dosięgnąć lemura i to mu gwarantuje wygraną w poprzedniej rundzie, ale zobaczmy. A doskonałe hit combo przebija UE na drugą stronę. Jedna pomyłka to było. Tak. A za to niestety czasem tak to działa, chociaż Eddie teraz dopiero wrócił. Grabik, Warsi, teraz kontestowanie kombosa, który przebił... Nie przebił ściany, nie przebił ściany! Zatka się to widzi teraz na Zatoan. Lemur dobrze umie kombosy, nie? Burst był w pogotowiu. Dobra. Nie wiem, czemu nie został użyty przez UE, ale mamy piątą rundę po stronie Zato, więc póki co flawless leci po zwycięstwo. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia runda, chociaż obu zawodnikom życzę dobrze, nie? No, zobaczymy. Ktoś tam się zapytał, czy jeszcze damy radę dzisiaj zrobić drabinkę przegranych. Zobaczymy, ponieważ muszę popatrzeć, gdzie trafi przegrany zawodnik z tego meczu. Bo jeżeli nie trafi do Cortisa, no to nie zrobimy dzisiaj meczu, mimo chęci każdego. Ja bym obejrzał jeszcze coś, fajnie to się ogląda. No są emocje. No są emocje, dobrze zawodnicy grają. Widać, że maszerka pełną parą. Mamy już kolejną rundę. W momencie lemur lata w chmurach, spada niestety na Johnny'ego, który go skontrował. No ale zobaczmy, odwrócenie się teraz lemura. Próbuje wyjść i udaje mu się to. Dosyć na bezpieczną pozycję dał mu wyjść lemur. No i zobaczmy, raz gracze się szukają, próbują bardzo bezpiecznie grać na siebie nawzajem. Z szacunkiem, bez maszowania. Bardzo kulturalna gierka ze strony Kultural Lemura.
Nie, no i zobaczmy. Nie, Teddy za plecy. Oj, teraz 8 hit combo, bardzo dobrze wykonanie od Lemura. Tutaj nie dociągnął teraz Dame kombosa. No i była okazja na to, żeby się odwrócił, ale niestety miss. Co? Co? O kurczę. Okej. To jest tak dużo niewykorzystanych sytuacji, że zaczynam kwestionować egzystencję w ogóle całej tej gry. Ja chyba nie chcę mówić. Chyba widać. O, dobrze, karta teraz leży. To jest krótki stun dla Lemura. No zobaczmy, czy ten pressure nie coś... Nie wiem, że Johnny to... Johnny... Nie. Aj, trochę brakowało. Johnemu trochę brakowało, ale jakby wyszedł z tego... No, ładny był mecz. Just limp w tle. Oj, ja ostatnim hitem dostał, ale ładnie ogólnie wybronił się Lemur. Znaczy Yue oczywiście. No, zobaczmy. Karta rzucona. Niestety ten skok do przodu z tą kartą, on nie jest już tak efektywny, jak był na początku meczu tej dwójki zawodników. Tak, adaptacja weszła, widać. Ktoś tam ewidentnie lag switchuje po stronie zawodników. Nie wiem, kto używa lag switchów, ale no... Mamy lajkę. O, tutaj widać, że za to mi się podoba wszystko, dało kejkę, nie? Czekamy, aż internet zawodników się uspokoi. O, daję jeszcze jedną okejkę. Quick show. Za to one chyba podoba się. No, tak, w zasadzie śmiało mogę powiedzieć, można powiedzieć, że jedyne czego brakuje uczonego w tym momencie to mix-upa w jakieś fajne kombosy. Bo no, w zasadzie tego głównie mu brakuje. No i zobaczmy, raz Lemur posiada podwójny wypadek tension. No i powinien go wykorzystać, to powinien być koniec. No i dyntka. 2-6.